Działo się to w niecodziennej scenerii. W górach, w których człowiek znajduje nie tylko wypoczynek, ale też bliski kontakt z Bogiem, który w górach mieszka.
zakopane w ciemnie. Ostatnie spotkanie góra, już był miesiąc, jutro o 9:00. Też na wielki sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzepskiej, gdzie dokona konsekracji kościoła. Południe uda się do kościoła świętej rodziny, w okresie z dziećmi, które w tym roku przejęły pierwszą komunię świętą, a po południu uda się do sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Żegnamy się z tą niecodzienną atmosferą największej świątyni dzisiaj w Polsce, pod wielką krocją zakopaną. Do usłyszenia, mówią Państwo, ksiądz Andrzej Baczyński i Janusz Tejny. Zakończyła się trzecia eucharystia z Ojcem Świętym.